Okej, witamy wszystkich z nowym materiałem. Dzisiaj zaczniemy troszeczkę w bajkowy sposób. Wszyscy znacie historię żaby, która została pocałowana przez księżniczkę i stała się księciem. I tutaj mamy historię tego typu, powiedzmy. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Żaba, obecny, a właściwie przyszły IFBB Elite Pro, ale już wygrał tą kartę. Witamy. Witam serdecznie wszystkich, witam, witam. I chciałbym, Mariusz, żebyś zaczął od zabrania palca. Troszeczkę przesuń palec, bo masz tutaj na ekranie. Okej, dzięki. Okej. A teraz chciałbym, żebyś opowiedział o Twoich tegorocznych na razie sukcesach. No to zaczęliśmy starty w kwietniu, jakoś 12 kwietnia były Mistrzostwa Śląska. No tam udało się wygrać swoją kategorię klasyk plus 180 cm. Potem tydzień później były Mistrzostwa Polski, również klasyk plus 180 cm, też pierwsze miejsce. Kolejne było chyba 2 albo 3 tygodnie przerwy i taki start nie do końca miał być, ale jednak wyszedłem w Krakowie na Uniwersyteckich Mistrzostwach Polskich, gdzie obroniłem tytuł z tamtego roku, czyli pierwsze miejsce. I w Pucharze Polski też wygrałem kulturystykę klasyczną Open. W tamtym roku byłem drugi, w tym roku wygrałem. No i następnie tydzień później był Diamond Cup na Darzynie w Warszawie. Tam również wygrana swoja kategoria plus 180 klasyk. Potem niestety w Open brakło jednego malutkiego punkcika do wygrania karty. No ale tą kartę udało się zdobyć właśnie w zeszłą sobotę we Włoszech w Rimini na Diamond Cup, gdzie już wygrałem też swoją kategorię i potem w Open zająłem drugie miejsce. Bo jesteś zawodnikiem kulturystyki klasycznej, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. I rok temu startowałeś z jaką wagą? Rok temu startowałem ogólnie w klasyku tym niższym do 180, bo to u mnie było zależy, jak mnie zmierzyli, raz tak, raz tak. I tam miałem wagę jakąś 84,5 chyba, 85 kg. A w tym roku ledwo A już wchodziłeś w ten teraz limit. na początku Mistrzostwa Śląskiej Polski, no to była walka do samego końca, gdzie ten limit tam był 90,5 kg chyba na Śląsku. I to było tak naprawdę no, na styk. Ale kolejne zawody już raczej dużo luźniej to wchodziło, czyli z taką wagą wchodzę 89 około. Około 89 kg, no to 5-6 kg w rok, tylko że weźmy pod uwagę to, że Mariusz musiał robić wagę, więc gdyby nie musiał robić tej wagi, No, to różnie mogłoby się przypuszczam, żeby potoczyć. było 92, myślę, około 90-92, No to gdybym nie zbijał tej wagi. 8-7 kg W mięśnia, więc ostatnim bardzo, tygodniu bardzo przed dobry wynik. Śląskiem, w ostatnim tygodniu przed Śląskiem 5 kg, czy 6 nawet zbijaliśmy jakoś tak. No to jeszcze ci do Cody'ego Montgomery'ego i do... Kurczę, nie pamiętam nazwiska tego młodego. Regan Grimes brakuje, bo Regan Grimes zbił teraz w tydzień zbił 11 kilo. Także no są typy. I powiem ci, że u nas teraz Wiesz co, mam taką. Tomek Srebrnik wbił No, no. w jeden dzień 10 kilo. Także Ja no. w 2015 pod Mistrzostwa Polski juniorów wtedy właśnie wbiłem, to w 8 dni 7 kg też poszło. Ale Masakra. to nie powtórzyłbym chyba tego masakra. No, męczące Szczególnie strasznie. dla zdrowia, to jest no, tragedia, to jest katowanie. No i potem odbicie, nie oszukujmy się, no jest spore. Okej, zacznijmy od, no właściwie już rozpoczęliśmy, więc teraz przejdźmy do tematu Twoich początków, bo ja pamiętam, jak zaczynałem śledzić Twój dziennik, jeszcze sam nie prowadziłem go swojego i pamiętam, że wstawiłeś te pierwsze zdjęcie i wszyscy popatrzyli, mówią, o kurwa. No byłeś dość mocno ulany, co nie? I do tego ćwiczyłeś w piwnicy, z tego co pamiętam. Możemy powiedzieć otwarcie, byłem gruby po prostu. No. Jak to się zaczęło? No kurczę. Pierwsze zaczęliśmy w piwnicy tam z chłopakami jakiś miesiąc, dwa, ale wiadomo jak to było. Oni skończyli, ja tam potem zostałem dalej. Sprzęt był robiony, można powiedzieć, własnoręcznie. Była to jakaś ławka drewniana, sztangi hantle były z betonu, zwykła rurka to była jako sztanga, podciąganie na drążku to był zawieszony drążek w suficie. Miejsca w piwnicy dosłownie, nie wiem, 2 na 5 może metrów. No i tam się chodziło. No początki były ciężkie, potem była też kontuzja dosyć mocna nogi, gdzie wszystkie na przykład zgry zespołowe i takie rzeczy poodpadały, więc została tak naprawdę ta siłownia. No w końcu chciałem coś ze sobą zrobić. No i na początek było to tylko, żeby dojść do wyglądu, który nie będzie tam sprawiał, że tak powiedzmy, wstydu. No ale jeżeli jak już osiągnąłem ten jakiś tam powiedzmy wygląd normalny, no to zachciało się czegoś więcej, czegoś więcej, czegoś więcej. Jak No wszystkich i w sumie w zasadzie uzależniło. tej pory tak samo jest. I powiedz mi, czy Proszę jeszcze raz. ta kontuzja nogi dalej cię trapi? Masz teraz jakąś dysproporcję czy coś takiego? Wiesz co, kontuzja nogi była dosyć poważna, bo to było rozsypanie piątej kości śródstopia.
Pół roku miałem śrubę w nodze i o kulach chodziłem, dwie operacje, więc to dosyć mocno też, że tak powiem, no, odbiło się na tym zdrowiu. No ta noga jest że tak powiem, staw skokowy nie jest do końca sprawny tak jak był na początku. No jasne, ale Ale to, że tak teraz powiem, normalnie możesz pracować. ta kontuzja z tą nogą, ona się przydarzyła wtedy, jak właśnie zaczęliśmy z tymi chłopakami, poćwiczyliśmy powiedzmy 2-3 miesiące. Ja tam zostałem kolejny miesiąc, dwa, nastąpiła kontuzja i potem po tej kontuzji, jak już wróciłem, to już zostałem, że tak powiem, na stałe do tej pory. Tylko ta kontuzja nie miała miejsca na siłowni. Nie, kontuzja miała miejsce właśnie podczas grania w piłkę, dokładnie chyba w siatkę grać. Skoczyłem do bloku, spadłem na stopę kolegi. No i ogólnie do tej pory miałeś jakieś kontuzje stricte na siłowni? Stricte na siłowni to w 2016 naderwany mięsień dwugłowy i półbłoniasty. No wtedy w ogóle 4-5 tygodni nie tykałem nóg, bo nie mogłem. Chodziłem do fizjoterapeuty i on dużo mi właśnie pomógł wtedy, bo gdyby nie on przypuszczał, że długo dłużej by to trwało. No potem wiadomo, lekkie treningi, wyznacznikiem treningu był ból. Jeżeli był jakiś dyskomfort, no to odpuszczałem. I Ale na szczęście tak. teraz nadal w sensie korzystasz z usług fizjoterapeuty i to jest ten sam fizjoterapeuta co wtedy, czy Tak, od tamtej cały pory czas? byłem, to była moja pierwsza wizyta u fizjoterapeuty, i od tamtej pory zostałem już u niego na stałe. 3 razy w miesiącu całą masę chodziłem, teraz też 2-3 razy, nawet 4 w miesiącu staram się iść. I który to jest Dzisiaj właśnie fizjoterapeuta? też byłem przed Spokojnie, chwilą duszno. możemy go sproksować. Przemek Choromański ze Święcimia, pozdrawiam. Także jeżeli ktoś będzie szukał dobrego fizjoterapeuty, to na pewno zapraszamy do Przemka. No naprawdę konkretny gościu. I powiedz mi, co było dalej? Jak wyszedłeś z tej piwnicy, gdzie poszedłeś, jaka teraz jest siłownia, co robisz i czym Oj, się zajmujesz? z piwnicy długo nie wychodziłem, bo w piwnicy trenowałem bodajże chyba 5 lat. No. Pracowałem na magazynie na liże, że tak powiem, no fizycznie na 3 zmiany. I moje pierwsze zawody w 2015 to był właśnie Sopot. I pod zawody w Sopocie przygotowałem się właśnie w tej piwnicy. Nie chodziłem na żadną siłownię, tylko właśnie w tej piwnicy. No, mieszkam na wsi, więc na najbliższą siłownię miałem, że tak powiem, około 20 kilometrów, więc jeżdżąc do pracy 40 kilometrów, wracając i potem znowu jechać na siłownię, no nie byłbym w stanie tego czasowo zrobić, dlatego No ćwiczyłem to już cały czas w tej przesuń troszeczkę piwnicy. rękę. Przesuń troszeczkę rękę, proszę. Okej, dzięki. Cały czas w piwnicy, no i pierwszy start właśnie Sopot 2015, lipiec, przygotowania, że tak powiem, piwniczne. I które miejsce zająłeś w swoim debiucie? Wtedy, no to był też taki, powiedzmy, lekki szok, bo nie spodziewałem się, że aż ta forma będzie taka dobra. Wtedy jeszcze współpracowałem z Przemkiem Górnowiczem, którego serdecznie pozdrawiamy, bardzo dobry trener. Wtedy byłem drugi w kategorii Junior Open na 30 zawodników. Moja waga tam wtedy wynosiła 79 kg, a wygrałem z zawodnikami, którzy tam mieli po 100 parę nawet. Drugi. No to bardzo ładnie. I ogólnie Na 30 zawodników. jeszcze wracając do Przemka, to życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, jak O, bardzo. najszybszego, bo znaczy, no jest już lepiej, ale trzymamy mocno kciuki za ciebie, Przemek. I Przemek był tak naprawdę twoim pierwszym trenerem. Dokładnie. To kumpel, trener, przyjaciel, wszystko, że tak powiem, w jednym. No niedawno się nawet widzieliście chyba właśnie przed zdobyciem twojej karty pro. Przed zdobyciem karty, tak, bo był tak dobry, że po prostu przenocował mnie, bo wylot miałem z Warszawy, a do Warszawy mam ponad 4 godziny drogi, więc po prostu krótki nocleg u Przemka i od razu rano był wylot do Rimini. Do czego tutaj chciałem dążyć, że kulturystyka otwiera nie tylko, że tak to nazwę, bramy na rozwój twojej sylwetki, ale także na spore znajomości, jak na przykład twoja z Przemkiem, czy przyjaźń. Nawet można to nazwać śmiało przyjaźnią, jeżeli nocujecie w swoim domu i tak dalej, i wiesz, jest dla ciebie tak serdeczny, to nie? Oj, można, no nieraz byłem ja u niego, czy on ze swoją dziewczyną też u mnie na weekend. No więc jak najbardziej można to tak też nazwać właśnie. No i właśnie, jak już jesteśmy przy temacie dziewczyn, temacie kobiet i tak dalej, to chciałbym poruszyć ten temat pocałunku, że tak to nazwę, i tematu twojego wsparcia. Jak duże wsparcie daje ci Basia, czyli twoja dziewczyna, dla tych, co nie wiedzą? W tym roku no jest naprawdę to wsparcie, że tak powiem, perfekcyjne. Gdyby nie ona, przypuszczam, że byłoby dużo ciężej ten sukces też osiągnąć, bo na każdych zawodach jest ze mną. Wsmarowanie, wszystko no, jest idealnie dopracowane. Teraz jak byliśmy w Rimini, to oprócz, że mnie jeszcze smarowała, to i Tomka Marca między innymi też, więc no, goniła tu i tam. I wszyscy byli zadowoleni, bo naprawdę dobrze jej to wychodzi, więc wsparcie naprawdę spore. No każdemu tego życzę.
No to muszę szczerze powiedzieć, że kolor naprawdę za każdym razem masz świetnie ułożony i widać właśnie zresztą na każdym zdjęciu, że jest obok ciebie podczas startów. O tak. Jak Basia, znaczy, no bo na pewno o tym rozmawiacie, jesteście już parą przez parę lat. Jak Basia podchodzi do twoich przygotowań, szczególnie wiesz, do zbijania wagi i tak dalej? Wiadomo, jak to było. No na początku, początki były, wiadomo, ciężkie. Nie każdy też to rozumie, że ta kulturystyka jest takim i takim sportem, że odżywianie jest takie i wszystkie inne, tyle suplementów i różnych rzeczy. Treningi nie można odpuścić, czy to na redukcji, czy na masie. No wiadomo, trzeba tego pilnować dokładnie. No, pamiętam też taką sytuację, może ją przytoczę. Jak zaczynaliśmy wtedy, przyjechałem z drugiej zmiany i zacząłem wtedy redukcję jakoś. No i pojechałem tam do niej po pracy, a ona zrobiła kanapki. No niestety tych kanapek po prostu nie zjadłem, no i zaczęło się trochę. Przykro się zrobiło. No gdybym zjadł nawet jedną kanapkę, to by się nic nie stało, no ale u mnie było to tak, że wbite w głowę, że jeżeli coś robimy, to robimy na 100%. No tak, ale w tym roku normalnie na masie wychodziliście na obiady, no, nie było problemu, tam sobie po prostu ty wybierałeś jakąś Nie, opcję, ona nie, jakąś opcję naprawdę i... jest wszystko. Naprawdę wszystko rozumiem, wie, że na przykład jak nie chcę pizzy czy coś, to zjem jakiś normalny obiad i też nie ograniczamy się. Nie wiadomo jak do tego stopnia, żeby nic, cokolwiek, nie, tym bardziej na masie. Co innego, jak są przygotowania, to doskonale wie, że wtedy jest tak i tak. Teraz właśnie tydzień przed Rimini była komunia siostry właśnie Basi, więc ja wszystko ze swoimi, że tak powiem, pojemnikami w cudzysłowie, bo Basia przygotowała jedzenie. Więc No tak. doskonale to rozumiem jednak. No i jednak ty też jesteś trenerem personalnym, tak? Dokładnie tak. Obecnie może zacznę od początku. Jak pracowałem na tym magazynie na Lidze 3 lata, równo 3 lata, tam stamtąd się dzwoniłem, poszedłem na taką małą siłownię, gdzie pracowaliśmy razem z Wojtkiem Pielą, tam też się poznaliśmy. No ale niestety, że tak powiem, współpraca z tym panem, który prowadzi tą siłownię, no nie za bardzo się, że tak powiem, układała. Tam przepracowałem chyba pół roku i potem niedaleko mnie w Oświęcimiu właśnie otworzyli, było w planie otwarcie nowej siłowni. Trochę się to przyciągało, ale jak w końcu otworzyli, to od razu tam zacząłem pracę. Było to w 2016, 15, 2 lata bodajże teraz minęło, czyli 16 w maju. I do tej pory tam jestem trenerem personalnym, na dyżurach, no praktycznie całymi dniami. No to bardzo fajnie, że wiesz, bardzo fajnie, że znalazłeś sobie taką pracę dość blisko ciebie i której się naprawdę odnajdujesz jako, wiesz, jako osoba, jako zawodnik, która robi tak naprawdę to, co kocha. Pamiętajcie, że najważniejsze w życiu moim zdaniem jest robić to, co się kocha, bo wtedy nie przepracujemy ani minuty tak naprawdę. Dokładnie. Spełniać marzenia też są najważniejsze, żeby dążyć do tych celów, jakie cele mamy, bo jak widać na tym przykładzie właśnie u mnie, że nawet te najskrytsze takie marzenia można właśnie w jakimś tam No czasie właśnie, dłuższym, bo ale osiągnąć. naszym głównym tematem było to, co chciałem zapytać, że jak kulturystyka zmieniła twoje życie, ale właściwie nie muszę zadawać już tego pytania, bo właściwie wszystko poruszyliśmy, znaczy widzimy, jak kulturystyka zmieniła twoje życie. Powiedz mi, co czułeś, wygrywając kartę pro? Co czułem? No, emocje są na pewno nie do opisania. Każdemu tego życzę. Nie da się tego opisać słowami. Jak tam się stoi na tej scenie i wyczytują twoje nazwisko, że jednak to jest to, no to wychodzisz i no nie wierzysz. To tak jak dałem pierwszy wpis chyba na Instagrama, nawet nie pamiętam, co tam pisałem, że nie wierzę. No naprawdę, nie dochodziło to chyba przez 2 dni do mnie. Dopiero potem, jak już wracałem i w samolocie miałem te puchary ze sobą i wiedziałem, że ta karta jest, no to wtedy powoli te emocje właśnie schodziły i to wszystko do mnie dochodziło. No ale no naprawdę nie do przeżycia. Pierwszy raz w życiu myślałem, że pod wpływem emocji jakąś tam łezkę uronię, ale Ale nie poszło. twardy. No ja na przykład jak teraz wziąłem udział w zawodach, to łezka pociekła, szczerze powiem. No to nie były takie rangi jak twoje, no ale też się udało coś tam wygrać. I jak odezwałem się do ciebie, Coś to tam była... cały open, no nie? No tak. Jak się odezwałem do ciebie, tutaj przytoczę. Oczywiście zaproponowałem ci tą rozmowę i... Chyba wiem, do czego nawiązujesz. Powiedziałem, że najpierw oczywiście o co cię zapytam i tak dalej. I mam nadzieję, że już będę rozmawiał z Elite Pro. Wszyscy od początku dziennika, pamiętam, pierwszą osobą był chyba Kajek. Powiedział, że na pasie, który dostałeś tam Mariusz Żaba, od chyba Basi właśnie ten pas był, tak? Tak, na pod choinkę. Będzie trzeba dokleić przyszły nasz mistrz Polski 2018. No to powiedział Tomek Czawaj. Tomek. A Chyba. właśnie, Tomek, tak.
Tomek, i spełniło się. Potem wszyscy gdzieś tam w środku wiedzieliśmy, że jak już zacząłeś wygrywać te Mistrzostwa Polski, to będziesz dążył do wyższych celów, wiadome. I teraz jesteś w lidze, znaczy jeszcze nie jesteś w lidze pro i powiedz nam, dlaczego jeszcze do tej pory, bo już rozmawialiśmy o tym, ale warto o tym przypomnieć, dlaczego do tej pory jeszcze nie jesteś, jeszcze masz czas na to, żeby wykupić oczywiście tę kartę, czy tam dostać ją, wziąć, aktywować, ale dlaczego do tej pory jeszcze tego nie zrobiłeś? Znaczy się z tego, co ja jestem tam powiedzmy poinformowany, to na odebranie karty mam dokładnie rok od momentu jej wygrania. Więc też, że tak powiem, stwierdziliśmy z Adamem, bo teraz osobiście z Adamem Sugerem współpracuję od prawie, no od czerwca tamtego roku. Stwierdziliśmy, że no limit wagowy wzrasta mi bodajże o 4 kg teraz w tym Elite Pro, więc no nie ma sensu jej od razu odbierać i, że tak powiem, no walczyć tam pewno nie do końca o najwyższe lokaty, więc lepiej jak już będziemy, że tak powiem, gotowi, wymaksujemy limit, no to wtedy przejdziemy do Elite Pro. Teraz jeszcze za tydzień start w Ostrawie, na który się też zgłosiłem przed Włochami, dlatego jedziemy wystartować, ale normalnie w Diamondzie zwykłym, w żadnym na razie Pro. A Pro przypuszczam, że no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No nie chcę mówić też, że tak i tak na 100%, bo ja raczej nigdy nie mówię, że jest tak i tak konkretnie i że jadę i nie wiadomo, co zrobię, tylko raczej robię to po cichu. Ale no możliwe, że na przyszły rok już gdzieś w tym Elite Pro się pojawię. Zobaczymy jeszcze jak jesień, gdzie, co, jak, bo wiem, że dwa Diamondy są w Polsce i w tym chyba właśnie w Katowicach mają być pierwsze zawody pro już organizowane też w Polsce. Znaczy, no fajnie ogólnie, że Polska zaczyna się rozwijać, tak jak zawody, na przykład Burnejki, które zostały niestety przełożone na listopad, miałem zamiar w nich wziąć udział, ale fajnie, że teraz Polska rusza, że widać, że się otwiera, że tutaj mamy dużo zawodów pro, na razie więcej z Elite Pro niż NPC, ale fajnie też, że mamy też te NPC Pro i ogólnie taka rywalizacja NPC, Elite i tak dalej, myślę, że przynosi też troszkę takiego smaczku, no bo wiadomo, nie oszukujmy się, kulturystyka sama w sobie jest nudna. A tutaj już mamy taką mini walkę, kto jest lepszy, jaka federacja jest lepsza, organizacja i tak dalej. Więc już możemy liczyć, mam nadzieję, na lepsze starania też włodarzy z obu stron o zawodników. I ogólnie IFBB Elite, tak jak powiedziałeś, ma swój ranking teraz. Mógłbyś rozwinąć, o co w nim dokładnie chodzi? Tak, jest ranking, który są zliczane punkty z całego roku ze wszystkich diamondów. No nie wiem, ile tych diamondów jest w całym roku, no ale przypuszczam, że no nie wiem, z 20 powiedzmy. I na koniec roku jest top 10, które jest nagradzane. Tam za pierwsze miejsce jest bodajże chyba 15 tysięcy euro, za drugie jest bodajże 9, no i potem te stawki idą w dół. Aczkolwiek wiadomo, że są zawodnicy, którzy startują od wiosny już w tych wszystkich diamondach, więc mają tych punktów dosyć dużo. No ja mam na razie dwa wygrane, więc za pierwsze miejsce chyba jest 7 punktów, czyli jest 14, ale nie ma żadnej aktualizacji, więc nawet nie wiem, czy jestem wysoko, czy jestem gdzieś nisko, no nie mam pojęcia. Ale Zobaczymy, bo ostatnia aktualizacja była chyba w kwietniu. w tym momencie chyba któryś z Polaków jest na czele. Tak, Karol Kasprzyk, Karol więc też go Kasprzyk. serdecznie pozdrawiam. Tak, on teraz, nie wiem, ponad 30, nawet około 40 punktów ma ogólnie. Będzie chyba ciężko Więc go na pewno w złapać klasyku ogólnie. jest na. Ogólnie raczej nikt go według mnie już nie złapie, bo teraz na każdych zawodach, na żadnym Diamondzie nie był niżej niż drugie miejsce. A powiedz mi, czy w każdej z kategorii, czyli kulturystyka klasyczna, ekstremalna, kulturystyka, przepraszam, men's physique, bikini i tak dalej, są nagrody pieniężne, czy to jest ranking ogólny? Wiesz co, tak. Klasyk jest osobno, kulturystyka ekstremalna jest osobno i tam są te sumy nagród, że tak powiem, takie same. A w męskiej chyba sylwetce, fitness, już te pieniądze są troszeczkę mniejsze, ale też nie wiem. Mam nawet screena zrobionego gdzieś na telefonie zapisanego i tam właśnie były wszystkie kategorie mają, tylko nie wszystkie takie wysokie. W Ale wszystkie klasyku dostają jakieś i tam w pieniążki. ekstremalnej są. Tak, dokładnie tak. W tamtym roku chyba Piotr Zieliński od nas z Polski był tam dosyć też wysoko w tym Drugi. rankingu. Drugi. Drugi, no właśnie. Bo pamiętam na sesji dla SDW właśnie. Co do sesji. Bo brałeś udział w paru sesjach i także byłeś w gazecie. Kiedy Dokładnie tak, rok to temu miało to miejsce? było. Rok temu po ostatnich moich zawodach właśnie wygranym UMP w Krakowie i drugim miejscu na Pucharze Polski, to był 20 jakoś 1 maj, od razu na następny dzień po zawodach miałem właśnie sesję u Państwa Sadowskich w SDW do gazety.
Bardzo Tam było fajnie. moje, że tak powiem, 5 minut. Bardzo fajnie. Ciekawe, czy w tym roku też, znaczy no nie, bo mogę im zasugerować, jeżeli będą to oglądać, żeby ponownie zaprosili cię na sesję, bo warto. No. Jednak osoba, która wygrała bardzo wiele w tym roku, nie oszukujmy się, takie odkrycie sezonu, jakby nie patrzeć, chyba na to zasługuje. Jeszcze o czym chciałem wspomnieć, to na pewno. Muszę ci powiedzieć, że się troszeczkę skołowałem teraz tą sesją, ale ogólnie, czy masz zamiar wziąć udział w innych sesjach, bo są na przykład jeszcze inne magazyny, na przykład Kulturystyka i Fitness i tak dalej, gdyby oni ci zaproponowali, czy chciałbyś wziąć udział też w takich sesjach? Myślę, że tak, bo jedna gazeta, drugi raczej nie wyklucza, nie są jakimiś, że tak powiem, nie wiem, rywalami, że tak powiem. Więc jak najbardziej dla mnie to na pewno też jakiś tam rodzaj pokazania się większemu gronowi ludzi, no bo jednak do tej pory raczej nie byłem jakiś, że tak powiem, mega znany i raczej dalej nie jestem. Więc jak po prostu byłoby coś zasugerowane, zaproponowane, to oczywiście, żebym się zgodził. No ale wiesz, wszyscy mówią co do tego, czy jestem znany, czy nie jestem znany, czy jestem osobą medialną. Bardzo fajnie powiedział Przemek Górynowicz właśnie, że czy wygrałeś, czy wiesz, niezależnie od tego, jak wiele wygrałeś, to nadal to jest ten nasz stary Marian, o tak on to określił. A ja Takie wpisy powiem. bo umieścił w swoim albo w jego właśnie dzienniku po tej wizycie, co byłem przed wylotem do Włoch u niego, bo trochę też po prostu porozmawialiśmy tak ze sobą. No, Bardzo po przyjemne. staremu. Bardzo przyjemne, że naprawdę zostają osoby, które są pokorne, które potrafią pracować, zapierdalać wprost mówiąc i nie obnosić się tym wprost mówiąc, bo czasami osoby, które nie zasłużyły na to, mają więcej niż osoby, które naprawdę dają od siebie bardzo wiele. I myślę, że tym akcentem zakończymy na teraz i chciałbym ci serdecznie podziękować i pogratulować karty pro przede wszystkim. I jakbyś chciał kogoś spropsować czy coś, to teraz jest twoje. Oczywiście podlinkuję linki do twojego dziennika, do fanpage'a i tak dalej na dole, więc jakby ktoś chciał się skontaktować z Mariuszem, Mariusz także prowadzi ludzi. Jakbyście byli zainteresowani współpracą, to zapraszamy. Jakbyś chciał kogoś spropsować, to masz teraz sobie minutkę. Oczywiście pozdrowić całą ekipę Fitness24, gdzie pracuję na siłowni, no bo bez nich też by nie było tych sukcesów. Na pewno obecnego mojego trenera Adama Sukera. Adam, pozdrawiam i dziękuję za wszystko. No wiadomo, nie będę też osobno wymieniał, nie wiadomo, ludzi, no ale dziewczynie, która, tak jak już wspomnieliśmy, dużo wnosi do tych startów. I przede wszystkim też Wojtka Korzeniowskiego, który jest naprawdę dużym takim wsparciem psychicznym, mimo że na odległość, to mamy cały czas kontakt. Zawsze potrafi coś tam tą, że tak powiem, niespokojną głowę przed zawodami, jak w jakiś sposób uspokoić, więc dla niego też wielkie podziękowania. No jak wspomnieliśmy, fizjoterapeuta Przemek Koromański, też konkretna robota. Dziękuję. No i oczywiście. No i tobie, Dawid, również za zaproszenie do wywiadu, bo dla mnie to też, że powiem tak, że to jest zaszczyt. No, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to nie jest koniec Twoich. Znaczy, ja powiem tak, ty pewnie powiesz, że masz nadzieję, a ja powiem, że jestem pewien, że to nie jest koniec Twoich sukcesów. Dziękujemy wszystkim i zapraszamy niedługo. Dziękuję również. Do zobaczenia.